po melodii prezentuje Mama Lama. Ta Dorotka, ta Malusia, ta Malusia tańcowała. Ta Malusia, ta Malusia. Pozwól rozwijać się wyobraźni twojego dziecka. Tylko dobra muzyka w aplikacji po melodii. Pobierz i wypróbuj za darmo. Jestem w ciąży i myślę sobie, no ale będzie super dziewczynka. Ale mam taką słabość do mojego syna. Tu dużo biegania, dużo sportów, dużo. O matko, to tu jest. Plus jakby siki wszędzie. Bardzo nie rozumiem, że kręcąca się spódniczka jest o wiele lepsza niż nie kręcąca się. Chłopak czy dziewczyna? Chcemy dzisiaj porozmawiać na Mamie Lamie, co jest łatwiej wychować, chłopca czy dziewczynkę? Co? Co fajniej jest mieć, chłopca czy dziewczynkę? Co? No wiem, to jest specjalnie, to jest zabieg komediowy. I jako, że Ania ma dwójkę chłopców, a ja udało się jedną dziewczynkę strzelić, to możemy mi jakieś tam porównanie i coś z własnego doświadczenia opowiedzieć. Mhm. Ania, jak to jest być matką dwójki chłopców? Więc ja muszę oczywiście zacząć od kontekstu tej sytuacji. Mhm. Kontekst jest taki, że ja sama mam dwie siostry, więc nie umiałam tego świata, coś nie wyobrażałaś się w ogóle jakby wejść tam. Nie rozumiałam tego. Mało tego, nie umiałam nawet z facetami rozmawiać przez telefon. Co? No. Dopiero z moim mężem się nauczyłam rozmawiać przez telefon. Nie, to ja w ogóle z nikim nie umiem rozmawiać przez telefon. Jak dzwoni telefon, nie znam gadamy numeru, my takie długo. Ale nie z obcym człowiekiem. Tu chodzi o to, że masz kolegę, normalnie tak w real life. No a potem on do ciebie dzwoni, masz, to jest mężczyzna, ja nie wiem, co ja mam robić. Rozumiesz? Naprawdę? Tak, ja tak miałam. No i dalej, jestem w ciąży i myślę sobie, no ale będzie super dziewczynka. No bo nawet do głowy by mi nie przyszło, że mógłby to być chłopiec, chociaż oczywiście mój mąż bardzo chciał, żeby to był chłopiec. Mm. Ale ja myślałam, no nie ma takiej opcji, bo ja nie rozumiem, ja nie wiem, oni biegają. Mm-hmm. Oni ciągle biegają, a ja lubię robić artystyczne rzeczy, tak, art and craft, kwiatuszki. Dużo różnych mam rzeczy zapisanych na Pinterestie dla dziewczynek. Wciąż. I skasowałaś tę tablicę. No nie, bo tam była napisana dla moich babyaczków ta tablica. W każdym razie okazało się, że to jest chłopiec. No i na początku takie, że szok, potem, że w sumie fajne są też ubranka dla chłopców. Że da się żyć chyba w takim razie, a potem, że to już wszystko nie ma sensu, bo ja nie rozumiem. W sensie, jak się urodziło i zobaczyłam, co tam ma, to ja w ogóle nie rozumiem, jak się to obsługuje, co się z tym robi. A jak potem jeszcze pojechałam do znajomej, która miała już dwójkę chłopców starszych i ona powiedziała, a coś tam odciągnęłaś, zrobiłaś coś, to ja powiedziałam, że nie i pomyślałam sobie, że bardzo współczuję samotnie wychowującym chłopców mamom, bo to jest w ogóle jakby level hard życia. Natomiast teraz muszę przyznać, że to nie była pomyłka, że to ma sens i że ja jednak jestem dobrą mamą chłopców w takim znaczeniu, że zaczynam to czaić i zaczynam dobrze się w tym czuć. Mhm. Czyli, że po prostu dużo biegania, dużo sportów, dużo... I zaczynam się w tym bardzo dobrze czuć i myślę sobie nawet, że tak już to rozkminiłam, że teraz przy dwójce, no nie wiem, czy nie chciałabym chyba mieć trzeciej dziewczynki. Jestem w tym modzie, że chłopcy, że bum, 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 bum i lubię to. I jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie ja mam takie wyobrażenie, bo oczywiście zweryfikuję życie, więc jak będę oglądać ten film za x lat, będę się bardzo, bardzo śmiać, że mam takie wyobrażenie, że oni mnie teraz potrzebują bardzo, bo są mali, ale potem bardziej będą potrzebowali ojca. I ty masz wtedy wolne. A ja mam wolne, a potem w ogóle już zakochają się, założą rodzinę, a ja w ogóle mam wolne, bo nikt nie będzie do mnie dzwonił, a jak się robi kurczaczka, a jak tam puścić pranko, tylko po prostu koniec, mam już swoje życie z powrotem. Więc i tego chcesz? Tak, chciałabym czwórkę chłopców. Naprawdę? Nie, my byśmy chcieli też tak czwórkę, mój mąż ciśnie o piątkę, co brzmi w ogóle nawet jakby, co brzmi dziwnie. Mm-hmm.
gdzie dwójkę... Mhm. Ja, okej, w tym momencie ja mam chłopca i dziewczynkę. Mhm. Jako, że różnica wieku między nimi jest rok i 3 miesiące, mhm. to musiałam kupić taki podwójny wózek, taki, że obok siebie siedzą. Mhm. Mój syn na tyle się szybko rozwija, że już jest wysoki i duży i tak dalej, więc oni wyglądają trochę jak bliźniaki, więc reakcje dwie, które mam, najczęściej to o, podwójne szczęście! No nie, oni są w sensie, że to nie są bliźniaki, ale że spoko. I druga reakcja, ale się pani udało! Parka. Że parka. O, matko. Nie, ale co? No bo już co? Skończyłaś. Tak, bo skończyłam. Mhm. A, dziękuję, tak udało nam się, ale my planujemy mieć więcej. Ale po co? Bez sensu, przecież już strzeliłaś. Ale co, więcej? Ale po co dzieci więcej? Co, już jedno i to nie co? Więc to jest dość ciekawa reakcja. I przez to, że mam chłopca i dziewczynkę, to trochę też mam porównanie, czy oni się rzeczywiście różnią, czy to są po prostu dzieci i po prostu, oho, dzieci, trzeba przebrać ta sama kupa i tak dalej. No i pod technicznymi względami jest różnica oczywiście szoku w przebieraniu, na przykład tego, że jak masz pierwszą dziewczynkę, to później od jakby pampers jest chłopak i już, o matko, to tu, ja nie plus wiem, jakby tu, siki ja nie wiem, co wszędzie. Tu, nie wiem. Ale jak się ma odwrotnie, to później jakby nie mówią, że to drugie jest trudniejsze. Nie? Więc to są jakieś takie małe techniczne rzeczy, takie z opieki nad noworodkiem, ale później to jest jakby Michał ma dopiero 10 miesięcy, Eunika ma 2 lata i oni są zupełnie różni już teraz. Ja sobie przypominam Eunikę, jak miała 10 miesięcy, to myśmy sobie siedziały, ja jej dawałam na przykład długopis i ona wkład z długopisu i długopis składała do środka, ale i wyciągała. Czy to też nie jest tak, że to jest po prostu minęło. Kwestia temperamentu? Bardzo możliwe, bo są chłopcy, którzy są tacy właśnie też bardziej szczegółowi, bardziej jakby wrażliwi i tak dalej, ale ja mam chyba tak typowo dziewczynkę i typowo chłopca. On jest 10 miesięcy i robi I'm coming! I robi wszystkie takie rzeczy, takie właśnie chłopięce bardzo i przez cały czas się rusza I'm coming! She's lying, she's not coming, she's talking to me. Zaraz przyjdę. Dobrze, ja tylko wytłumaczę tą zaistniałą sytuację. My mówimy do swoich dzieci po angielsku. Zrobiłyśmy o tym inny filmik o bilingualizmie i naszych emocjach związanych z tym. Możecie sobie poszukać i sprawdzić. To dlatego ja mówiłam do swojej córki po angielsku. Nie jesteśmy dziwne. W sensie jesteśmy dziwne. Ale nie aż tak, ale jak nie, że mogłoby się wydawać. Dobra, let's go. Co ja chciałam powiedzieć? Że to jest że jest różnica między chłopcem, jakby typowym chłopcem, a typową dziewczynką. Tak z mojego maminego doświadczenia. Czy ja kogoś wolę? Wolę siedzieć. W sensie, wolę siedzieć i robić, o, posiedźmy sobie, popatrzmy się sobie w oczy i się przytulajmy. Ale mam taką słabość do mojego syna. W sensie, że to jest inne, jednocześnie inaczej ekscytujące. Jedno jest bardziej męczące teraz, ale z tego, co mówią mi inne mamy, drugie jest bardziej męczące w późniejszym stadium. I właśnie to chciałam powiedzieć, że ja czuję się bardzo styrana i kiedy widzę dziewczynki, to mam taką tu i teraz zazdrość. W sensie, że tu i teraz ci zazdroszczę, kobieto, że wy sobie siedzicie na kanapie i coś robicie, a ja nigdy nie siedzę na kanapie i nigdy nie robię tego, co wy robicie. Tak. Ale z drugiej strony wiem, że to jest tu i teraz, a jednak ważna jest w życiu perspektywa taka z lotu ptaka. I wtedy, jak się przełączę na lot ptaka, to myślę sobie, okej, to jest tu i teraz, a w dużej perspektywie coś innego to jest. No więc wszystko ma swoje wady i zalety. Tak. Na przykład jedną rzeczą, o której się tam jakby ostatnio tam inna mama mi opowiadała, to, że jej właśnie ona ma czwórkę i ma tylko jedną dziewczynkę. I ta dziewczynka, jakby ta trójka lata po domu i są głośni, a dziewczynka już teraz poszła do szkoły podstawowej i ona ma jakby problemy, których ci chłopcy w ogóle nawet nie doświadczają. Ona na przykład przychodzi do domu, rzuca plecakiem i jest taka podenerwowana i mówi, nienawidzę cię! I coś tam, jakby straszne rzeczy i później się okazuje, że ktoś na nią krzywo spojrzał w szkole, albo że jakaś koleżanka i coś powiedziała i coś. Jakby emocjonalny rozwój dziewczyn, moim zdaniem to jest zupełnie inna bajka niż chłopców. I dlatego myślę, że jestem dobrą mamą chłopców i dlatego bałabym się dziewczynki. W sensie mnie już ekstremalnie denerwuje, ale rajtuski nie pasują mi do sukieneczki. Ja tego nie rozumiem, w sensie ja nie rozumiem, jak można mieć takie problemy w życiu. No, pewnie będzie ich sporo. No. Albo żeby ta sukieneczka się kręciła. A tak, to jest prawda. To jest ja to chciałam bardzo. Ja tego nie rozumiem. Chciałaś też? Nie. Ja nie chciałam, bardzo. Żeby się kręciła. Mam wylane, czy się kręci, czy się nie kręci. I w związku z tym ja nie umiałabym pomóc temu dziecku. Bardzo nie rozumiesz, że kręcąca się spódniczka jest o wiele lepsza niż nie kręcąca się? Chyba właśnie nie do końca. No to widzicie, no to takie są po prostu różnice, różnice w wychowaniu i jakby takie małe aspekty, które zauważamy. Moim zdaniem jest ich
mnóstwo. Więc co ja bym chciała, żebyście wypowiedziały, co wy zauważacie jako taką główną różnicę, albo jakąś zabawną różnicę, którą widzicie między chłopakami a dziewczynami w procesie ich wychowywania itd., itd. Piszcie w komentarzach. A to, co ja bym chciała, żebyście powiedziały, to to, czy macie takie poczucie, że to nie jest przypadek, że jesteście mamą dziewczynki albo chłopca, albo coś tam, nie? I wpiszcie w komentarzach, kogo wolicie. Nie, nie róbcie tego. Nie można tak robić, plus nie, że wolicie. Dobra, nieważne. Nie, nie róbcie tego. To wszystko. Hashtag Mama Lama na gdzie? Na wszędzie. Na wszędzie. Wszędzie, wszędzie. Na wszędzie. Instagram Mama Lama Vlog, lajki, takie przyciski, wszystko kliknijcie i tyle. To wszystko. Bye!